Słuchajcie, no i jesteśmy w kawiarni z jeżykami. No, dzień dobry, cześć, wieczór. A dzień dobry, czeki na walutki. Czeki, łapa w górę. Dzień dobry, kochani. Jak widzicie, jesteśmy niewyspani, bo wyjeżdżamy dzisiaj z powrotem do Tokio. I chcieliśmy szybciutko wam pokazać nasz Airbnb, jak wygląda. Jest bardzo różowiutki, już wam pokazujemy. Łóżeczko, stoliczek, przedpokój, kuchenka, łazieneczka, jak zwykle mała. Wszystko to jest bardzo malutkie. Ale mamy jedną fajną rzecz. I to jest balkon. Nie jest on najpiękniejszy, ale jest. A tutaj to luksus. Słuchajcie, to tak w skrócie, jeśli chodzi o nasze mieszkanko w Airbnb. My daliśmy niecałe 1400 zł. Też macie link do tego pokoju. Byliśmy tutaj 5 dni. Checkout jest o godzinie 15, a checkout o godzinie 10. Check-in o 15, check-out o 10. Sorry, jeszcze śpię. I jest za 40. Dobra, no właśnie, jak zwykle musimy się śpieszyć. Ludzie chyba nigdy nie widzieli spalonej skóry, bo patrzą się na mnie cały czas, jakbym była chora. A to tylko oparzenia. Tak, no, powiem wam, że słoneczko to nam tak dowaliło w tej osadze. Tak, w tym Universal Studio. Jak widzieliście odcinka z Universal Studio w osadze, to... Koniecznie. Co tam się działo, sztosik. Do tej pory mam czary, słuchajcie, jak sobie pomyślę. W noc mi się śnił Harry Potter. Słuchajcie, no i jesteśmy w kawiarni z jeżykami. Taka przyjemność kosztuje za 30 minut głaskania jeżyczków 1400 jenów. Bierzemy, zobaczymy, czy są fajne, przyjazne i czy naprawdę tak mocno kują. Płacimy. Pani nam tłumaczy, musimy założyć rękawusie. I... Okej. Chcę spać, spójrzcie. Ale jest słodziakiem w ogóle przeokrutnym. Pani przed chwileczką mi powiedziała, że one bardzo lubią ciemne miejsca, dlatego się tak chowają. Dlatego robimy taką łódeczkę i on sobie tam chilluje. Więc to nie jest tak, że on jest śpioszkiem, pęposzkiem, felek nasz, tylko on po prostu sobie chilluje w ciemnym miejscu. W samym Tokio znajdziecie kilka tego typu kawiarni. My wybraliśmy tę na Harajuku, adres i link znajdziecie w opisie. Na samym początku trochę się przestraszyliśmy. Kawiarnia była pełna gości i mieliśmy obawę, że jeże są tu zmęczone. Jednak dopytaliśmy obsługę i dowiedzieliśmy się, że jeże w większości czasu śpią i odpoczywają. Goście na 30 minut dostają stolik z jeżykiem, który jest wypoczęty i skłonny do zabawy. Po upływie 30 minut jeżyk trafia do innego akwarium, gdzie dalej może sobie spokojnie odpoczywać i spać. Akwaria są czyszczone, jest schludnie i nie ma brzydkich zapachów. Wszystkie jeżyki, które widzicie, pochodzą z Tajlandii albo z Japonii i można je zaadoptować. Najdroższym jeżykiem jest ten tutaj gość i kosztuje 100 tysięcy jenów. No i co najważniejsze, w Rabbit Cafe nie napiliśmy się kawy. Tutaj po 30 minutach obsługa zaprosiła nas do automatu, gdzie mogliśmy wybrać sobie napój na wynos. A teraz zjedzmy tęczowego pączka. Tak, tęczowego pączka, tudzież kanapkę. Coś ten deseń, coś co jest coś tęczowe w środku. Tak, więc idziemy na Takeshita Street, bo jest bardzo blisko. A zainspirował nas do odwiedzenia tego miejsca Emil. Emil wrzucił zdjęcie swojej małżonki i swoje właśnie z tym, widzicie na ekranie. I w ogóle z tego miejsca chciałem strasznie podziękować Emilowi, bo ledwo wylądowaliśmy w Tokio, odezwał się do nas, czy potrzebujemy jakiejś pomocy, że chęcią by nas oprowadził, może byśmy się spotkali i tak dalej, więc no to było bardzo miłe. My oglądamy jego kanał, polecamy wam też jego filmy, między innymi z Japonii i z Korei, także warto go odwiedzić i to było naprawdę super. Także dziękujemy, bo nie spodziewaliśmy się tego i było nam bardzo miło. A teraz żynamy od ciebie i idziemy zjeść tego pączka. No tak, teraz idziemy zjeść, bo nas zainspirowałeś, więc szukamy tego pączka. Tosta chyba. To ja nie wiem, tosta. To jest.
No i teraz zobaczymy, słuchajcie, bo pani nam powiedziała, żebyśmy poczekali 3 minuty, zanim go rozpakujemy. Znaczy, no żeby był efekt tej tęczy, zaraz zobaczycie, co nam chodzi. Dobra, no 3... i 4... Ser. No ser. Ser, słuchajcie, po prostu pofarbowany ser. Śmieszny fakt o Michale, uwielbia kanapki, kocha ser. I jak tylko powąchał tego tosta, to powiedział O Jezu, nie pamiętam, kiedy jadłam kanapkę z serem. Okej. Okay. To było pyszne. Ciśniemy dalej. Shibuya, Shinagawa Homen Yuki na Mairimas. Ikebukuro Homen Yuki na Mairimas. Kiroi Sen Made. Abunai desu kara. Kiroi Sen Made. Przekonałem Klaudię na sushi. No, zjemy sushi. Ale ważne jest, że widzimy kucharzy tym razem. Panowie są za nami. Co prawda będzie jeździć tutaj. Zium, zium. Zium, zium będzie, no ale słuchajcie. Wydaje nam się dużo fajniejsze od tej sieciówki, bo to chyba sieciówka była tam, gdzie się wybierało przez komputer. Ale tutaj też się wybiera. Też się okazuje. Przez komputer. Wygląda to dobrze, zobaczymy. Czy to jest pasta z kraba? Czy to jest jakieś jajka kraba? Zium, zium. Wjechało sushi, piękne. Niam, niam, niam. Wygląda pięknie. Jest smaczne. Jednak miałam ochotę. No nie idzie tego porównać, słuchajcie, do tego sushi u nas w Polsce, nie? To jest po prostu mega. Zium, 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 zium. Słuchajcie, ja się boję zielonej herbaty. Znaczy ogólnie lubię zieloną herbatę, ale pić nie słodką i nie rozumiem słodyczy zielonej herbaty. I zamówiłam sobie gałkę loda, bo wyszło z założenia, że ona jest tutaj mega, mega tania. Więc nie będzie mi szkoda, jak jej po prostu nie zjem. A okazuje się, że to jest naprawdę dobre. I jestem w szoku, bo to jest pyszne. I nie dziwię się, że się zajadają. A więc to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego vloga. Był to też niestety nasz ostatni vlog z Japonii. Tak, zostawcie nam łapkę, bo my płaczemy, że stąd wyjeżdżamy. No, jestem bardzo przykro, że musimy wyjeżdżać. I tyle, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa! Pa!